Cześć, z tej strony Vini. Z przyjemnością was witam w drugim odcinku z ciekawostkami z GTA 5. W poprzednim odcinku omówiliśmy sobie 6 ciekawostek, no i także w tym odcinku będzie 6 ciekawostek. Postanowiłem też parę rzeczy poprawić, żeby ten odcinek jeszcze bardziej wam się podobał od tego poprzedniego. No to co będziemy przedłużać? Przejdźmy od razu do ciekawostek. A pierwsza z nich znajduje się w takiej alejce, tunelu, coś takiego. No i jak tam pojedziemy autem, no to po lewej, jak i po prawej stronie widzimy magazyny. Wszystkie magazyny są zamknięte poza jednym, który jest uchylony. No i właśnie w tym uchylonym magazynie możemy zaobserwować pewną rzecz. No a tą pewną rzeczą jest bałwan. Po prostu zwykły zimowy bałwan, którego możemy zobaczyć przez tą tutaj szczelinę. Mi to bardziej wygląda na jakąś dużą maskotkę niż na prawdziwego bałwana ze śniegu. Nie możemy mu nic zrobić niestety, nie możemy też tam do niego wejść. No po prostu przejście jest zbyt wąskie, nie możemy się tam przedrzeć Michaelem. Tutaj te pudełka zniszczę, żebyście mogli go zobaczyć w pełnym wymiarze. Bałwan wygląda ogólnie bardzo sympatycznie. No ale w sumie już go zostawmy, a przejdźmy dalej do kolejnej ciekawostki, która znajduje się na Sonora National Park. No i o tej ciekawostce mogę dość dużo powiedzieć, ponieważ jest to nawiązanie do filmu, który się nazywa Koszmar z ulicy Więzów. Jest to horror i w tym filmie jest dość popularna, jest taka wyliczanka. Jest tam 10 cyfr i do każdej pary są tam jakieś dostawione słowa, które właśnie tworzą taką wyliczankę. Tutaj wszędzie widzimy ósemki, no i tutaj widzimy tekst. No i tutaj też widzimy cyfry, jak też dodane słowa, które tworzą taką właśnie wyliczankę. Tutaj jest tekst po angielsku, ja spróbowałem to przetłumaczyć. No i tłumaczenie wyszło mi mniej więcej tak, że 1 jest gotowy, 2 była zabawa, 3 próbował uciec, 4 zadzwonił do mamy, 5 nie żyje, 6 jest wodnikiem. No i właśnie tutaj nie kojarzyłem tego słowa nix, no bo jak zobaczyłem do słownika, no to jedyne słowo jakie tam było, to był wodnik, czyli znak zodiaku, nie było żadnego innego słowa. Za bardzo mi to słowo tutaj nie pasuje, no ale na razie nie potrafi nic innego dopasować do tego tutaj zdania, do tej linijki. Ewentualnie mnie poprawicie w komentarzu, jakby co. No to 7 jest w niebie, a 8 chce czekać. No dość ciekawa wyliczanka. W tle słyszeliście teraz oryginał tej wyliczanki z filmu. A my przejdźmy już dalej i przenosimy się teraz do Alei Gwiazd. No i teraz sobie tutaj poczytamy napisy znajdujące się na gwiazdach. Przed chwilą była gwiazda Mad Dogga, czyli rapera z GTA San Andreas. Tutaj widzimy gwiazdę Thora, czyli postaci komiksowej, superbohatera. Thor, no jeszcze to jest chyba postać mitologiczna. Ale kisty. Kolejna gwiazda to jest gwiazda OG Lowka, czyli pseudorapera z GTA San Andreas. Tutaj jest gwiazda Maurisa Chaveza. Są też takie dziwne napisy jak Love Fist, Donald Love, Dick, to tego chyba nawet nie trzeba tłumaczyć, The Bromstreak, no i też Candy Socks. No a teraz przechodzimy do kolejnych ciekawostek, jaką jest latający spodek. Tak, znowu kolejny latający spodek. Rockstar nie szczędzi nam takich ciekawostek. Tutaj akurat próbowałem podlecieć spod ochrony, ale zobaczcie co się stało. Od razu mnie odrzuciło. No i tylko przez chwilę mogliśmy ten spodek zobaczyć. W ostatnim odcinku też widzieliśmy latający spodek. Jeden znajdował się pod wodą, a drugi w górach. Jak tam spełniliśmy jakieś wymagania, tutaj lecimy w dół bez spadochronów, bo go niestety nie mam, więc dobrze, że to się dla nas nie skończy. Na drugi spodek znajduje się nad Sandy Shores i tu już wziąłem helikopter, żebyśmy mogli dokładnie ten spodek obejrzeć. Spodki mają takie jakby pole siłowe,
tak mi się przynajmniej wydaje, tak jak przed chwilą, jak podleciliśmy samolot spadochronem, no to od razu nas odrzuciło. No i też te spotki są po prostu niezniszczalne. Tutaj akurat jest taki tego plus, że chyba możemy do nich podlecieć, no bo na niektórych filmikach widziałem nawet, że gracze chodzili po tych spotkach i po prostu podkładali materiały wybuchowe, no ale oczywiście to nic nie dało. Tutaj próbujemy helikopterem coś działać, no ale po prostu te spotki są niezniszczalne. One sobie tutaj będą latać. No i mam nadzieję, że to jest czwarty i ostatni spodek w grze, bo naprawdę jest za dużo tych już nawiązań do UFO. A teraz przejdźmy do kolejnej rzeczy, jaką jest pewna piłka, która się znajduje na tym oto, nie wiem, jakimś barze, budce, nie wiem co to jest. No jak kopniemy w odpowiedni sposób, no to ona spadnie z tego stożka, no i później jak zepchniemy w odpowiednim kierunku, no to ona sobie poleci, ta piłka, na dół. My będziemy nią śledzić do samego dołu, zobaczymy gdzie się zatrzyma. Ona pójdzie takim jakby torem. Zresztą sami zobaczycie. Będziemy musieli się nieźle postarać, żeby na nią zadążyć. I też żeby samochodu nie uszkodzić. O, tutaj właśnie wpadło taki ruch. No tak, można ten ruch nazwać takim torem dla tej piłki. Tutaj już wpada na ulicę. Szkoda, że to tylko nie ma żadnego samochodu. Można byłoby fajny wypadek zrobić. No to jak ona się już tak turla, no to coś powiem o ciekawostkach. Jeżeli znaleźliście jakieś ciekawostki w grze, no to możecie je do nas podsyłać, pisać w komentarzu, wysyłać na PW Facebooka, jak i też YouTube'a. Jak ciekawostka będzie nawet spoko, no to wtedy wrócimy ją do odcinka, dostaniecie taką adnotację. No taki pasek, który będzie się wysuwał z numeru ciekawostki, który jest w lewym dolnym rogu. No i tam będzie wasz nick, czyli do autora, no nick autora ciekawostki. Tutaj piłka leci dalej na dół. Ale tu już w sumie jesteśmy na samym dole, więc w sumie powinna się już zatrzymać. No tutaj chyba już nie wyjdzie. O, znikła. Po prostu znikła nasza piłka. No a teraz przechodzimy do kolejnej ciekawostki. Bardzo ciekawe ciekawostki, ponieważ tutaj będziemy mogli zobaczyć CJ'a. Tak, CJ'a, postaci z GTA San Andreas, głównego bohatera. Jeżeli odpalimy misję, jak ona się nazywała? Hood Safari, no to wtedy to jest misja Franklina. No i tutaj teraz podążamy w kierunku Grove Street. No i zaraz zobaczymy naszego bohatera z GTA San Andreas. No i jeszcze dwie inne postacie. Tutaj już zaraz dojeżdżamy. I teraz patrzcie uważnie przed samochód. Tam do prostopadłej ulicy, o właśnie. No i tutaj widzimy trzy postacie. Tu wydaje mi się, że w zielonej koszulce jest Sweet. Trzeciej postaci nie kojarzę. No a z przodu nie kto inny jak nasz bohater z GTA San Andreas, czyli Carl Johnson CJ w swoim typowym stroju, czyli biały podkoszulek i jeansowe spodnie. Tutaj będziemy go śledzić. Nie możemy tutaj nawiązać żadnego dialogu z postacią CJ-em niestety. On po prostu se tu będzie jeździł ze swoją bandą po mieście. Do końca misji chyba, bo jak misję ukończymy, no to on zniknie. Tutaj wyjdziemy z samochodu i po prostu porządek zrobimy i po sprawie. No to ja już się z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten odcinek ciekawostek wam się podobał. Podsyłajcie nam też ciekawostki, będziemy się starać je umieszczać w odcinkach. Zachęcam was do lajkowania naszej strony na Facebooku, do subskrybowania naszego kanału. Ja już się z wami żegnam, trzymcie się, na razie. Do kolejnej bardzo ciekawej ciekawostki, która znajduje się na szczycie Mont Gordo.
No i możemy być tam świadkami objawienia ducha.